Dzisiaj pokażę Wam, jak zabudować ściany tej altany płytą cementową. Zapraszam! Niewielka przydomowa drewniana altana służy jako magazyn na różne narzędzia ogrodowe, drewno na opał. Jest tam również miejsce na mały warsztat. W planach jest odizolowanie od wilgoci i otynkowanie tego budynku. Tylko jak i czym to zrobić? Na pierwszy rzut oka wygląda to jak popularna płyta gipsowa, te same wymiary, podobny kolor, ale to cementowa płyta budowlana. Przy ograniczonej grubości płyta zachowuje bardzo wysokie parametry mechaniczne. Co ważne, płyta Cementex jest odporna na uderzenia, a także na wilgoć czy pleśń. Świetnie nadaje się na elewacje, wiaty, ogrodzenia czy zadaszenia i z tego względu postanowiłem ją tutaj zamocować. W pierwszej części budynku zamocowane są deski do kantówek. Sprawdziłem długą łatę i mam tu około 4 cm wolnego miejsca do desek. Najpierw zbuduję konstrukcję, do której będę później mocował płyty. Tutaj sprawdzą się profile CD60. Przyciąłem przyścienne UD27 i przymocowałem wkrętami do drewna do dolnych belek równo z linią pionowych kantówek. Wystarczyła wkrętarka, nic nie trzeba było tutaj wiercić. Te same profile przykręciłem do belek tuż przy dachu. Następnie zmierzyłem odległość między profilami i przyciąłem główne CD60. Oczywiście nie na wcisk, centymetr krótsze. Wsunąłem profil WD-ki, żeby sobie ułatwić to warto lekko zagiąć końcówki i teraz ustawiam je od pierwszej kantówki tak co około 40-50 cm. Istotne tutaj, żeby dobrze i równo ustawiać profile na łączeniach płyt, gdzie jeden profil złapie dwie płyty. Zaznaczyłem mazakiem miejsce położenia, tak w razie gdyby coś mi się poruszyło i wzmocnię teraz konstrukcję wieszakami ES60. Dam po dwa na profil. Wsuwam pod stelaż i przykręcam wkrętami. Następnie pchełkami z końcówką samonawiercającą łączę wieszak z profilem. Daję po dwa wkręty na jedną stronę i odginam ramiona S-ów. Wcześniej można jeszcze poziomicą sprawdzić, czy profile są w linii. No ale jak dobrze zamocowaliśmy udeki, to powinno być równo. No i w ten sposób buduję konstrukcję w pierwszych dwóch polach. Przycinam, ustawiam profile i mocuję wieszakami. Przypominam też, że ważne tutaj, aby na łączeniu płyt profil wyszedł równo na środku. Choć można było nie mocować ich w tej chwili na stałe, dopiero w czasie kręcenia płyt dobrze ustawić. Fajnie, pierwsza część budynku naszykowana, druga wygląda nieco inaczej, nie ma tu belek i muszę poradzić sobie w inny sposób. Mam tutaj wnękę około 1,5 cm, którą trzeba zniwelować. Zaopatrzyłem się w deski, będą idealne pod konstrukcję. Znowu zaznaczam miejsce położenia takie jak z profilami i przykręcam deski wkrętami do drewna. Żeby dobrze trzymały, to najlepiej o długości 35-45 mm. Konstrukcję mam zrobioną, jak widziałeś, tak wykombinowałem, żeby cała ścianka po przykręceniu płyt była w jednej linii. Przechodzę do płytowania. Płyty cementek są różnej grubości, tutaj wykorzystam 8 mm. Ponieważ w składzie mamy cement, są one nieco cięższe i niewątpliwie twardsze. Przykręcam podobnie jak płyty gipsowe do konstrukcji co około 30 cm, tylko że tutaj zwykły wkręt do metalu nie przejdzie i używam specjalnych wkrętów do płyt cementowych. Płyty budowlane Signat różnią się od karton gipsu jeszcze tym, że nie mają kartonu. Jednak przykręcając też należy postarać się, żeby schować łebki wkrętów. Choć jeśli chcemy później tynkować, to myślę, że nie musimy zwracać na to aż takiej uwagi. Różnica z płytą gipsową jest jeszcze taka, że nie przytniemy tego nożykiem. Ale świetnie sprawdzi się tutaj najprostsza szlifierka kątowa z tarczą do betonu. Pamiętajcie też o pozostawieniu 2-3 mm szczeliny między płytami, ponieważ łączenia później szpachlujemy. Dokładnie tak jak płyty gipsowe. Oczywiście używamy tylko innej masy. Hydropanel Finisher jest to masa cementowa i może być stosowana do spoinowania krawędzi, jak również całej powierzchni. Także jeśli chcecie super gładkie i białe ściany na zewnątrz, to nie ma problemu. Ja wcisnąłem masę w spoiny, wtopiłem siatkę i zaszpachlowałem łączenia oraz wkręty. No i co, znajomy widok? Aż się nie chce wierzyć, że to na zewnątrz. Ale tak właśnie jest. Mamy gładką, równą ścianę, odporną na wilgoć, wytrzymałą na uderzenia i gotową pod malowanie, tynkowanie. Można na tym przykleić również płytki czy kamień. Ja zagruntowałem, osiatkowałem i położyłem tynk akrylowy.
Jak widzicie, szybko i w prosty sposób można zabudować starą szopkę używając tanich materiałów i bez specjalistycznych narzędzi. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.